Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym testem. Jest sobota, godzina 12:46. Zaraz wychodzę do pracy, ale pomyślałam, że szybko pokażę Wam jeszcze. Zrobimy test tego podkładu. Tak mi jakoś wpadł w ręce i mnie bardzo zainteresował. To jest Revlon Photo Ready. Podkład w kompakcie. Bardzo ciekawa formuła, albo raczej bardzo ciekawa postać. Jak widzicie, produkt wygląda tak, czy jest to typowy kompakt. Mamy do niego dołączoną gąbeczkę. Jeżeli jest jakiś pogłos, to Was przepraszam, ale wczoraj przeniosłam mój pokój makijażowy z jednego do drugiego, do większego, bo się już nie mieściłam. I teraz mam tutaj komputer tu, mam komputer z podglądem, żeby widzieć stałą ostrość i w ogóle, więc jeszcze się tego wszystkiego uczę. Przeczytam Wam, co tutaj napisane jest na opakowaniu. Kolor mój to jest 200 Natural Beige. Myślę, że mi będzie w miarę dzisiaj pasował. Napisane jest tutaj, że... lekki kosmetyk o jedwabistej konsystencji, po naciśnięciu gąbeczką specjalnego ekranu kremowo-pudrowy podkład zmienia się w fluid. Wbudowane lusterko dodatkowo ułatwia precyzyjną aplikację. Fotochromatyczne pigmenty odbijają światło, pozwalając ukryć niedoskonałości skóry. Zapewnia pełne krycie, SPF 20, beztłuszczowy, bez zapachu, bez parabenów. Najlepiej zużyć przed końcem. No to już się rozpędziłam. Lusterko jest tutaj u góry. Gąbeczka taka dość przyjemna się wydaje. Tutaj na tym, no i zawiesza mi się, nie wiem dlaczego, ten w komputerze program. Tutaj w tym opakowaniu jest taka jakby faktycznie siatka. Widzicie, nacisnęłam paluchem. Zostało trochę produktu tu u mnie na palcu. I tu właściwie to jest normalny podkład, taki bardziej zbity. Oczywiście będę nakładać gąbką dołączoną. Chociaż już stwierdzam, że jest zdecydowanie za mała. Ja go kupiłam w Superfarm. Taki produkt powinien być fajny właśnie do torebki. Kurczę, myślałam, że będzie jasny, a nie wiem teraz, czy nie będzie za ciemny. Ja w ogóle lubię serię Photo Ready. Za mała jest ta gąbka, albo nie wiem, miałam teraz za długie paznokcie. Powiem Wam, że w tym lustrze, które mam przed sobą tutaj na dole, to faktycznie buzia zaczyna naprawdę ładnie wyglądać. Zastanawia mnie, jak będzie z wydajnością tego produktu, bo jednak ile go tu jest. A... 10 gramów tylko. Taki kolor wydaje się trochę taki nieciekawy. Niby jest ładny, ale chyba jest trochę pomarańczowy, jakiś taki, czy pomarańczowo-różowy. Kryje dość ok, natomiast tak jakby nie trzyma się. Widzicie, tu mam jakieś stróbki na brudzie, jakby się nie chce za bardzo trzymać w tym miejscu. Ale poza tym buzia naprawdę ładnie wygląda, przynajmniej z takiej większej odległości. Kolor jest tak sobie trafiony, na szczęście tylko do biura i dosłownie w jedno miejsce, więc myślę, że nikogo nie wystraszę. No nie wiem, jakby podoba mi się wykończenie, ale nie podoba mi się kolor, tylko że kolor to jest jakby mój problem. Pod oczy nałożę z tej samej serii Photo Ready korektor, to jest numer 02, taki bardzo jasny. Chyba był test tego korektora. On nie jest zły, ale jakoś mnie nie powalił. Jest bardzo kremowy, ale przez to jest tak trochę średnio kryjący. No dobra, ja go trochę przypudruję, nie mam, czy mam, nie, to jest Nearly Naked. Przypudruję go pudrem Stay Matte firmy Rimmel transparentnym, bo jakoś tak, wiecie, trochę mu nie wierzę, że on się by tak tam z siebie utrzymał. A kompakty zawsze są takie dość kremowe. On naprawdę tak ładnie wygładził, wyrównał strukturę skóry, to mu trzeba przyznać. Dość dobrze przykrył. Tylko ja się zawsze boję, nie wiem czemu, tych wszystkich kompaktów, że one tak, wiecie, jak ja tylko przez przypadek gdzieś przetrę, to to wszystko zjedzie. Dziś nałożę sobie taki bronzer z Sephory, to była chyba seria limitowana, on się nazywa Sandisk po prostu. Edycja faktycznie limitowana jest, dość ciekawy. Nałożę go dużym pędzlem chyba, bo się trochę boję.
Słuchajcie, no mi się na razie efekt bardzo podoba. Aplikacja była dość prosta, buzia wydaje się być taka nawilżona, tak jak po kompakcie powinno być. Trochę się ciężko nakłada o bronzer. Nie wiem, czy to dlatego, że ten bronzer jest taki dość trudny w użyciu, bo jest bardzo, bardzo napigmentowany. Czy ta kremowość tego fluidu może trochę działa na niekorzyść. No nie wiem, zobaczymy, jak będzie później. Jest 12:57, więc spotkamy się w ciągu dnia. Na pewno zrobię zdjęcia, żeby zobaczyć, jak ten podkład wygląda na zdjęciach. On ma SPF 20, więc może być różnie i podłużnie. Także do zobaczenia później. Cześć, przychodzę do Was podsumować to, w jaki sposób podkład wygląda na mojej twarzy. Godzinę mamy 20:16 i powiem Wam tak, że jestem w sumie zaskoczona tym, jak on dobrze wygląda. W ogóle w ciągu dnia, szczerze mówiąc, zapomniałam, że robię test podkładu i nawet trochę się zdrzemnęłam na kanapie, a wtedy wiecie, że skóra wytwarza trochę więcej sebum. I jednak działa trochę to na niekorzyść podkładu, poza tym też ocieramy buzią. Jak widzicie, cały czas jest dość widoczny kontur na mojej twarzy. Ja się tutaj jeszcze przejrzę w lusterku, mam takie lusterko z Pulp Fiction. To jest lusterko od palety Urban Decay, którą swoją drogą mam dzisiaj wykonany makijaż. A wracając do podkładu, bo znowu będę mówić o tym, o czym nie miałam. Owszem, świecę się dość bardzo tutaj w części centralnej czoła. Tutaj mi się rozmazał trochę bronzer, ale myślę, że się po prostu jakoś tutaj podpierałam w tym miejscu. Trochę może mi zjechał na nosie, trochę tu też na tych niedoskonałościach, ale myślę, że właściwie poprawiłabym go teraz po tych 8 godzinach, bo chyba nie powiedziałam, jest przed godziną 21, po godzinie 20. Poprawiłabym go na tych niedoskonałościach, w zasadzie przypudrowała dobrze i myślę, że on by był jeszcze do użytku przez kilka godzin, więc to mnie dość zaskoczyło i myślę, że to będzie dość ciekawy produkt do tego, żeby go ewentualnie trzymać w torebce, mimo tego, że jest dość duże jest to opakowanie. Spróbuję go też przy następnej okazji nałożyć za pomocą pędzla, a nie tej gąbki, która tutaj mi się wydaje bardzo mała, chyba że ja po prostu teraz nie potrafię się nią obsłużyć. Już nawet tego nie tworzę, bo paznokcie połamie. Cena, jak widzicie, jest dość wysoka. Nie wiem, jak wydajny będzie ten produkt, natomiast jeżeli Wy macie taki wieczny problem z tym, że Wasza cera jest za sucha i nie jesteście w stanie jej jakby niczym dość porządnie nawilżyć, albo lubicie po prostu kremowe, takie gęste produkty, to myślę, że ten podkład będzie jak najbardziej dla Was. Na zdjęciach jak wychodzi, czekajcie, muszę też zobaczyć, jak na zdjęciach wychodzi, bo nie wiem. Na zdjęciach moim zdaniem wychodzi całkiem ładnie, pomimo tego, że zawiera SPF 20, nie odbił światła, więc to jest duży plus. No cera wygląda na rozświetloną, na taką właściwie HD nawet można by było powiedzieć. No ja jestem na tak, jeżeli chodzi o to, jak ten podkład wygląda na zdjęciach. Natomiast no stosunek jakby jakości do ceny i tak dalej, nie można trochę po takim kompakcie oczekiwać super długotrwałego noszenia. Co mi tu stoi? W ogóle wyglądam tragicznie, nie ma co poprawić. Po takim produkcie na pewno nie można, słuchajcie, wymagać super trwałego noszenia, jak po jakimś podkładzie Pro Longwear czy innym tego typu. Natomiast myślę, że jest to ciekawa alternatywa, jeżeli chcecie spróbować czegoś bardzo kremowego i lubicie podkłady w takiej formie. I to tyle na dzisiaj. Dajcie znać, czy miałyście do czynienia z tym produktem i czy w ogóle lubicie serię Photoready. Ja, jak wspomniałam wcześniej, bardzo lubię i polecam. I to tyle na dziś. Do następnego razu. Buziaki.